Cześć, z tej strony Marcin. 15 zadanie z matury z 2016 roku z poziomu rozszerzonego. Jest to już przedostatnie zadanie. Jest ono za 6 punktów, więc troszkę tu obliczeń będzie i no dość długie będzie to zadanie. No więc tym bardziej się zabierajmy już za rozwiązanie go. Oczywiście jeszcze na początku jedna prośba. Robię sobie małe badania. Chciałbym, żebyś pod spodem napisała, co uważasz na temat prowadzenia przeze mnie zajęć. Nie, może powiedzieć tak. Co sądzisz na temat, w jaki sposób rozwiązuje te zadania? Czy uważasz, że są fajnie rozwiązane, czy nie fajnie? Napisz mi o tym bardzo cię proszę w komentarzach. Dobra, lecimy. O stosobie pewnym czworokątnym A, B, C, D, S, czyli A, może zaznaczmy sobie te liczby, że tu będzie A, tu będzie B, tu będzie C, a tam będzie D, no i D, no i gdzieś tam na samej górze jest nasz S, tak? O podstawie ABCD wysokość jest równa 5. Czyli wiemy, że ta czerwona krecha tutaj pionowa to jest oczywiście piąteczka. Super. A kąt między ścianami bocznymi ostrosłupa ma miarę 120 stopni. Oczywiście weźmiemy sobie jakieś dwie ściany boczne, czyli ja sobie wziąłem tą BCS oraz DCS. No i tutaj kąt między, tu prowadzę wysokość, czyli mówiąc inaczej, tu jest kąt prosty i tu też jest kąt prosty. Zresztą będziemy zresztą z tych trójkątów później korzystać. No i my wiemy o tym, że ten kąt między tą wysokością a tą wysokością tych dwóch ścian, czyli ten kąt, jest równy 120 stopni. Ok? Ja oczywiście ten trójkąt sobie już tu przerysowałem, ten pomarańczowy i jasno niebieska, czyli przekątna podstawy, czyli wiemy, że tutaj będzie 120 stopni. Ok? Ale oczywiście ja sobie tutaj jeszcze zrobię coś takiego, czyli pionowo w dół krecha. I dzięki temu to mi podzieliło na 60 stopni i 60 stopni. Dlaczego? Ponieważ ten trójkąt jest równoramienny, czyli wysokość w trójkącie równoramiennym dzieli oczywiście ten kąt przy tym wierzchołku na dwie połówki, czyli po 60 stopni. Dobra. Co mamy policzyć? Mamy policzyć objętość tego ostrosłupa. Oczywiście wzór na objętość V to jest równe 1 trzecia razy pole podstawy i razy wysokość. Polu podstawy, ponieważ jest to ostrosłup prawidłowy czworokątny, jest oczywiście kwadrat, a wzór na pole kwadratu to jest a kwadrat. No i razy wysokość tego naszego ostrosłupa, czyli ta nasza piątka, pyk. Czyli jeżeli wyliczę a, przy czym a to jest oczywiście długość boku w podstawie, to będę miał wyliczoną objętość. Niestety, prawda jest taka, że wyliczenie tego A nie będzie takie proste, łatwe i przyjemne, no ale o tym zaraz. Po pierwsze, ta niebieska krecha, która tu jest, to jest oczywiście przekątna kwadratu, a mamy wzór na przekątną kwadratu, że przekątna to jest A pierwiastków z dwóch. Ta wysokość oczywiście podzieli to przez 2, czyli tu też będzie A pierwiastków z dwóch przez 2. Ok? Co dalej mamy? Oczywiście wiemy, już niech będzie zwykłym kątem. Skoro tu jest 60 stopni, tu jest kąt prosty, to tu jest oczywiście 30 stopni. Tak? No i oczywiście teraz z trygonometrii ja bym bardzo chętnie chciał sobie wyliczyć tą naszą wysokość fioletową, różową, sorry, i tą naszą przeciwprostokątną pomarańczową. Czyli funkcja, która połączy ten kąt, coś co jest przy kącie i przeciwprostokątną, to jest oczywiście funkcja kosinus. Ponieważ kosinus to jest przyprostokątna, która leży przy kącie, czyli a pierwiastków z 2 przez 2 do przeciwprostokątnej. Ja ją na razie nazwię x, ale później ją skasuję, dobra? Czyli przez x, bo tego x sobie chcę wyliczyć. Kosinus 30 stopni to jest oczywiście, sinus jest 1 druga, więc kosinus to będzie pierwiastek z 3 przez 2. OK. No i tutaj od razu sobie pomnożę przez tego x, pomnożę przez tego x z mianowników, więc tu się pojawi x równa się a pierwiastków z 2 przez 2. OK. Wszystko pomnożymy przez 2, czyli będzie pierwiastek z 3x równa się a pierwiastków z 2. Podzielimy to sobie przez pierwiastek z 3. A więc x równa się a pierwiastków z 2
przez pierwiastek z 3. Usuniemy tu sobie niewymierność z mianownika, mnożąc oczywiście licznik i mianownik przez pierwiastek z mianownika, czyli ostatecznie ten nasz x będzie równy, a przepisujemy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 6, a pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest po prostu 3. Czyli wiemy, że ten nasz x to jest a pierwiastku z 6 przez 3. Równa się a pierwiastków z 6 przez 3. Dobra. To mamy załatwione. To można skasować już w takim razie. To też. I to też. Dobra. Jest załatwione. Super. Co my dalej będziemy chcieli sobie zrobić i wyliczyć? Czekajcie. Mamy to. Dobra. Oczywiście pasowałoby, że żebym, skoro mam piątkę i gdybym miał to, czyli a pierwiastków z 2 przez 2, to z trójkąta S, C i tutaj jakieś, nie wiem, nazwijmy to sobie O, ok, SCO czy COS, mógłbym sobie wyliczyć oczywiście tą zależność, ile to będzie to a. Czyli ja bym sobie chciał podzielić, widzicie, teraz tego x już tu nie potrzebuję, tylko już wiem, że to jest a pierwiastków 6 przez 3, ten odcinek CS na dwa odcinki. To niech będzie X, a to niech będzie Y, ok? To jest oczywiście to jest oczywiście krawędź, to znaczy, że tutaj ta krawędź zielona, to może na zielono to napiszemy, a nie na fioletowo, czyli tu będzie X, tu będzie Y, że tamta krawędź z tyłu to też jest X plus Y, ok? Ta SD, dobra. Wliczmy sobie x w jaki sposób? No, zauważmy, że właśnie tu jest trójkąt prostokątny i teraz mamy tak, czyli stwierdzenia Pitagorasa. X do kwadratu plus to, co nam tu wyszło, czyli ta krecha, czyli to do kwadratu, czyli będzie tak a pierwiastków z 6 przez 3 do kwadratu, ok? Równa się, no i przeciw prostokątna do kwadratu, jak ładnie widać tutaj z tego trójkąta zielono-niebiesko-pomarańczowego, to jest przeciw prostokątna, bo jest naprzeciw kąta prostego, czyli to po prostu jest a kwadrat. Dobra, podnosimy do kwadratu, czyli x kwadrat plus a pierwiastku z 6 przez 3 do kwadratu, to mamy tak, a do kwadratu to jest oczywiście a kwadrat, pierwiastek 6 do kwadratu to jest po prostu 6, 3 do kwadratu to jest oczywiście 9, no i tu jest a kwadrat. X kwadrat przepisuję. Szóstka nam się bardzo ładnie skróci z dziewiątką. Tu jest 3, tu jest 2. Czyli to będzie plus 2 trzecie a kwadrat. Równa się a kwadrat. Co dalej będziemy robić? Chociaż ja dobrze to skróciłem. Dobra, skróciłem to już, skróciłem, nieważne. Odejmuję te 2 trzecie a kwadrat. Czyli wychodzi, że x kwadrat jest równy. No a kwadrat minus 2 trzecie a kwadrat to jest oczywiście 1 trzecia a kwadrat. I teraz to sobie spierwiastkuję, a więc x równa się. Pierwiastek z jedynki to jest oczywiście 1. Pierwiastek z trójki to jest pierwiastek z trójki, tak? Bo 3 jak weźmiemy z pierwiastkujemy, to wyjdzie pierwiastek z trójki. No i pierwiastek za kwadrat to jest oczywiście a. I wiecie co? Zostawmy to sobie tak na razie, ok? Czyli mi tutaj doszło, że ten nasz x jest równy 1, czyli a przez pierwiastek z 3, nie? Bo to inaczej można zapisać a przez pierwiastek z 3. To napiszmy, że to jest a przez pierwiastek z 3. Dobra. I teraz to znowu sobie skasujemy. Ciach. Ciach. No i to też jest tu niepotrzebne. Ok. I teraz tak. Korzystając z trójkąta SD, no i tu musi być jakiś punkt. Weźmy, że to jest punkt. Nawet nie mam gdzie napisać E. Ok. To też jest trójkąt prostokątny. Tu jest kąt prosty, tu jest przeciwprostokątna. Więc znów możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa, które będzie brzmiało tak. Pierwsza przeciwprostokątna do kwadratu, a więc y kwadrat plus ta przeciwprostokątna do kwadratu, a więc to jest to a pierwiastków z 6 przez 3 do kwadratu
Czyli to będzie znowu w nawiasie A pierwiastków z 6 przez 3, zamknąć nawias, do kwadratu, równa się, no x plus y do kwadratu. Zgadza się? Czyli, dobra, zapiszemy sobie to na razie x plus y do kwadratu. Tak, bo to jest oczywiście, czekajcie, bo to jest oczywiście ta krawędź tego ostosłupa, ok? Która składa się z x i z y, więc x plus y. Ok, no to podnośmy do kwadratów, czyli mamy tak, y kwadrat sobie przepiszemy, plus, tu już żeśmy to liczyli, czyli to było a kwadrat, tu było 6, tu było 9, więc to było 6 dziewiątych, a więc 2 trzecie, ja to od razu napiszę, a kwadrat, równa się, tu najpierw zastosuję wzór skróconego mnożenia bez jeszcze podstawiania tego, czyli to będzie x kwadrat plus 2 razy ab, czyli 2xy i jeszcze plus y kwadrat. Troszkę mi się tu nie mieści, bo ten rysunek mi troszkę przeszkadza, no ale trudno. Tu jest y kwadrat, więc można je bardzo ładnie sobie skasować i dostajemy tak. 2 trzecie a kwadrat równa się x kwadrat, czyli a pierwiastków z 3 do kwadratu. A do kwadratu to jest oczywiście a kwadrat, a pierwiastek z 3 do kwadratu to jest po prostu 3. Plus 2 razy a przez pierwiastek z 3, no i jeszcze razy y, tak? Dobra. Tutaj jest oczywiście 1 trzecia a kwadrat, którą sobie odejmiemy, tą 1 trzecią a kwadrat. Czyli otrzymamy co? Otrzymamy sobie, że 2 trzecie a kwadrat minus 1 trzecia a kwadrat to jest oczywiście 1 trzecia a kwadrat. A tu będzie 2a razy y, czyli mamy tak 2a przez pierwiastek z 3, no i jeszcze razy y. Razy y. To pomnożmy to przez pierwiastek z 3, czyli. Dobra, ok. Tak, pomnożmy to przez pierwiastek z 3, czyli otrzymamy sobie coś takiego, że tu będzie pierwiastek z 3 przez 3, a kwadrat równa się, a poczekajcie, aha, bo tu mnożymy, dobra, to jest 2ay, tak, bo pierwiastki się skasuje. No i teraz podzielmy to sobie przez 2a. Jak podzielimy przez 2, to oczywiście w mianowniku mnożymy przez 2, bo to jest inaczej razy 1 druga, to jest oczywiście dzielenie. To jest razy 1 druga, czyli będzie pierwiastek z 3, tu będzie szóstka, tak, bo to jest razy 1 druga, a kwadrat podzielić przez a to jest oczywiście a, równa się, no i to znikło, czyli jest y. Czyli wyszło mi, że moje y jest równe pierwiastek z 3 a przez 6. Wow, nie? Mówiłem, liczenia jest trochę dużo, choć teoretycznie póki co jest sam Pitagoras, ale trochę go jest. Dobra, no i trochę trygonometrii. Dobra, czyli to możemy sobie skasować znowu. I co? Ja tak jakoś skasuję. Wiem, ucięło mi trochę trójkąta, no ale trudno. Się mówi. Dobra. I teraz co? Korzystając z trójkąta, tu już sobie napiszemy, że będziemy to korzystać z trójkąta SOC. SOC. Ja go tu może narysuję. Pionowa krecha to jest 5. Pozioma tutaj, bo to jest oczywiście kąt prosty, to jest połowa przekątnej, czyli a pierwiastków z 2 przez 2. A ta trzecia krecha, zielona, to jest pierwiastek z 3 a przez 6, bo to jest y, no i jeszcze plus ten x, czyli a pierwiastków z 3. Czyli to jest pierwiastek z 3 a przez 6. Wiecie co? Zrobimy to inaczej, bo tak to mi się troszkę to będzie kiełbasić. Wyliczymy sobie, ile to jest. Czyli mamy tak, pierwiastek z 3a przez 6 plus a pierwiastków z 3. Tutaj sobie oczywiście tylko ten mianownik usuniemy, niewymierność, czyli pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3.
Czyli tu zostaje pierwiastek z 3a przez 6 plus a pierwiastków z 3 przez 3, tak? Wspólny mianownik chce mieć 6, więc tu pomnożę przez 2 i tu muszę pomnożyć przez 2. Czyli w mianowniku będzie 6, a tu będzie pierwiastek z 3a plus 2 pierwiastki z 3a. To są oczywiście 3a pierwiastków z 3. To się nam ładnie skróci i zostanie a pierwiastków z 3 przez dwójeczka. OK? Dobra. Bo trzeba to było dodać, żeby to było ładniej. Teraz zwłaszcza stosować tego Pitagorasa. Czyli co? Stosujemy tego Pitagorasa, bo... Aha. Bo to jest oczywiście kąt prosty. Czyli mamy 5 do kwadratu, to jest oczywiście 25, plus to do kwadratu, to mamy a kwadrat. Pierwiastek 2 do kwadratu to jest 2. 2 do kwadratu to jest 4, więc dwójka skróci się z czwórką, a więc będzie przez 2 równa się. No i tutaj mamy tak. A do kwadratu to jest a kwadrat. Pierwiastek 3 do kwadratu to jest 3, a w mianowniku jest dwójeczka, czyli do kwadratu, czyli 4. OK? Dobra. No to co? Może już zmienię kolorek. To ja bym to wszystko razy 4, nie? Żeby się pozbyć ułamków. Czyli tu będzie tak. Stuwa dodać. Czwórka się skróci z dwójką, będzie 2, razy a kwadrat to jest 2a kwadrat. Czwórka się skróci z czwórką, będą jedynki, czyli będzie 3 razy a kwadrat, to jest 3a kwadrat. Odejmiemy sobie oczywiście te 2a kwadrat, czyli stuwa to jest równe 3a kwadrat minus 2a kwadrat, to jest a kwadrat. No i zostaje oczywiście spierwiastkować, czyli a równa się dyszce. Wow. Dziwne liczenia, dziwne obliczenia, pierwiastku, pełno ułamków, a tu taki piękny wynik wychodzi, prawda? No właśnie. No i zostaje nam oczywiście do policzenia teraz tylko i wyłącznie ta objętość, czyli v równa się 1 trzecia przepisana. A do kwadratu, to nawet tutaj mamy napisane, że to jest stóweczka. No i razy to 5. Czyli v równa się 100 razy 5 to jest 500 trzecich. A to jest równe, o ile dobrze pamiętam, to będzie 166 i 2 trzecie. I mamy policzone nasze zadanie. Tak jak mówiłem, nie będzie to zadanie proste, dużo ułamków, dużo pierwiastków. Choć oczywiście osoba z rozszerzenia nie powinna mieć problemu z ułamkami i pierwiastkami, tak? Teoretycznie była tu trygonometria, teoretycznie cały czas Pitagoras 1, Pitagoras 2, Pitagoras 3. Ale żeby to, czyli teoretycznie podstawowe działania, ale żeby to zrobić, faktycznie trzeba było to wszystko pozauważać, tak? Że w ten sposób można to policzyć. Zwłaszcza moim zdaniem najtrudniejszym krokiem było to, żeby ten odcinek SC podzielić na, tu, na ten odcinek X, czyli CE, i ten odcinek Y, czyli ES, tak? I tutaj skombinować z tym, moim zdaniem. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętaj, żeby napisać komentarz, czy fajnie to tłumaczę i czy się podoba, czy też nie. Wszystkie uwagi konstruktywne, które stwierdzicie, że powinien to poprawić, to poprawić, to poprawić, śmiało piszcie pod komentarzem. Łapki w górę, mile widziane. 2-3 dni temu powstał fanpage, na którego Was też serdecznie zapraszam. Na Facebooku Matematyka z Pasją wpiszcie, znajdziecie. A póki co zmykam już do ostatniego zadania z matury rozszerzonej z 2016 roku. Na razie, cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.